Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Jestem właśnie w centrum, za mną Pałac Kultury. Dzisiaj 35 stopni. Fajnie, mam taką długą sukienkę przebierną i właśnie zmierzam w jedno miejsce, które oczywiście zabieram was ze sobą. Jesteśmy na prezentacji zapachów Tomiego. Ten już widzieliście na moim kanale. Tommy Now. Jest jeszcze męski, tak, zapach. Ale ten mi wpadł mega w oko. To jest Sunkist, edycja limitowana. I zobaczcie na ten piękny korek. Było naprawdę bardzo sympatycznie, no piękne są te ciuchy, ja od lat je uwielbiam, w zasadzie myślę, że nie tylko ja i można w różnych miejscach fajne promocje znaleźć. Zapachy, dostałam zapach, tylko kurczę, dostałam męski zapach, ale nic, bardzo ładnie, bardzo mi się podoba i damski, męski oczywiście, ten męski nie jest zbyt duszący, taki ciężki, bo czasami te męski są zbyt przytłaczające, mam wrażenie, a ten jest bardzo fajny. Damski tak samo, no i oczywiście limitowana edycja. Takim korkiem różowo-srebrnym, bardzo mi przypadł do gustu śliczny zapach. W Douglasie one są dostępne, jakbyście się pytali na wyłączność. Tutaj taki borowalczok, proszę bardzo. TK Maxie, nic nie kupiłam, muszę szybko coś przygotować, bo zaraz jadę po moje córeczki, idziemy na balet, więc coś zawsze staram się im przywieźć, jakąś przekąskę, bo są głodne, bo coś tam sobie przegryzły. Może jakieś owoce, mam nektarynki, jabłka, może jakąś kanapkę zrobię. W TK Maxie byłam, nic tam nie znalazłam. Ostatnio jakoś zupełnie nie mogę wyszperać kompletnie nic i wracając,
kupiłam, słuchajcie, bo moje córki mają teraz straszną fazę na lalki Barbie i robimy różne rzeczy, tak jak Wam wspominałam, jakieś pudełko od zapałek, przerabiamy na komodę, albo na przykład jakiś puf, szyjemy ubranka i tak dalej. I znalazłam w Tigerze takie fajne leżaki, prawdopodobnie to jest chyba na telefon, nie wiem dokładnie, czekajcie, na rachunek. On kosztował 8 zł ten leżak i tak sobie pomyślałam, że będzie idealny dla Barbie do siedzenia przy basenie na przykład. To będzie fajna sprawa. No i za 8 zł wiecie, że te gadżety dla Barbie naprawdę cenowo zabijają. Są za miliony bonet, jakieś głupoty, nawet nie wiem, ubranko zwykłe. Czasami kosztuje spódnica, spodnie i jeszcze jakiś dodatek 49 zł. To jest w ogóle chore dla mnie. I jeszcze wzięłam im takie pistolety na wodę. Jak to się nazywa? To się nazywa armatka wodna, różowe, bo zamówiłam im basen. Niestety dzwoniłam dzisiaj i okazało się, że ten basen prawdopodobnie nie dojdzie przed weekendem. Na to liczyłam. Co prawda jest jeszcze parę dni, ale pani powiedziała, że na 95% raczej się to nie uda. Ponieważ kiedyś kupiłam w TK Maxie taki basen, no i zwykły basen dla dzieci, ale nie dmuchany. To znaczy rozkładało się go i po prostu wlewało wodę. I on się przerwał, że tam moje dzieci chyba wsadziły zjeżdżalnię i szalały z innymi dziećmi, to się jakoś tam przerwało i się nie dało tego uratować, więc zamówiłam trochę większy, ale nie dojdzie, tak sobie pomyślałam, że jak są te upały, to weekend może się uda posiedzieć, zaczynamy pomoczyć nogi, bo Magda, tak jak Wam wspominałam, przychodzi do mnie ze swoją córeczką, znaczy do nas przychodzi, no i pomyślałam sobie, że to będzie fajna zabawa, ale no chyba to się nie uda. I jeszcze wzięłam takie serwetki z flamingami oraz z łyżkami, łyżką i łyżeczką. Fajne mają te wzory, ale można w różnych miejscach taniej kupić serwetki, bo one kosztowały 6 zł, a można kupić nawet za 3 czy tam 2. W ogóle jeszcze muszę dzisiaj kupić kubeczki papierowe. No i pytanie do Was, bo moja córeczka na zakończenie roku będzie miała takie przedstawienie i będzie żabką. Kupiłam na Allegro strój żabki, naprawdę z jakichś śmiesznych pieniędzy, było 12 zł. Co prawda, nie ukrywam, że zdziwił mnie ten ogon. Żabka czy kijanka? O co chodzi z tym ogonem? Nie wiem. I chcę to wyprać. I jak ja mam to wyprać? Spódnica to raczej chyba nie będzie problem, ale te dodatki górne. Sama nie wiem, czy w jakimś worku na bieliznę, nie chcę, żeby to się rozwaliło. Trochę wywietrzało, ale tak czy siak chcę to odświeżyć mimo wszystko. Do tego jakąś bluzkę. Na początku myślałam, żeby to uszyć sama, przerobić w sensie jakąś zieloną wstążkę. Ale jak zobaczyłam ten strój, jakieś tam 10 zł czy 11,50 zł, to stwierdziłam, że to za bardzo nie ma sensu, żeby to przerabiać. Dałyście się mnie ostatnio o ten nakier, to jest semilak. Trochę skróciłam paznokcie, ładnie, bo wolę się w długich paznokciach, no ale jeden mi się złamał, no rozdwoił, więc nie lubię czegoś takiego, że mam jeden paznok jest dłuższy, drugi krótszy, także wszystkie mam mniej więcej równej długości. No i co jeszcze? Muszę ci trochę posprzątać i muszę w ogóle te prezenty zacząć pakować i już o tym myśleć, bo tak, folię już mam i wypełniacze do tych paczek dla nauczycielek. Będę musiała się tym zająć i jeszcze muszę przebrać trochę ubranek dla Magdy, dla jej córeczki, bo ona już tam mnie zaalarmowała, że jej mała wyrosła, żeby wziąć drugą partię. To będę musiała zrobić i chcę w końcu zrobić porządek w swojej garderobie. Nie wiem, czy chcielibyście obejrzeć taki film, nie wiem, czy to było interesujące, ale muszę taki porządek w końcu naprawdę tam wdrożyć i posegregować te rzeczy, w których nie chodzę. Się do tego zbieram, jak pies to jesza. Kochani, zaczynam pakować te wszystkie prezenty. Mam folię celofanową. I tak właśnie sobie pomyślałam, że te wszystkie farfocle takie wykorzystam. Tutaj wstążki. Na razie używam takiej różowej. Myślę, że to jest fajny pomysł. Znaczy w ogóle taki na prezent, takie opakowanie w tej folii celofanowej. Ją możecie kupić w różnych sklepach, w kwiaciarniach. Możecie też kupić na jakiejś giełdzie kwiatowej. Ja najczęściej tak robię, bo uważam, że wtedy się najlepiej opłaca. Ale taki pomysł z pakowaniem może być fajny. No i tutaj dla tych pań nauczycielek
tych wawczyń dla pań woźnych i wszystkich pań, które brały czynny udział przez cały rok, chcę takie podarunki im sprezentować. Zrobimy sobie szybką sałatkę. Mam tutaj szpinak. Dodam ogóreczki. Końcówka dla świnek moich. Takie migdały solone. Możecie dodać pecki słonecznika podprażone, ale takie gotowe też można dodać. Kupić też można takie gotowe. Ja akurat lubię dużo takich do chrupania. Awokado. Z tym awokado teraz to jest trochę problem, dlatego że jest twarde. Albo możecie tak zrobić. Zdjąć. I pokroić na plasterki. Jakieś paseczki. Jak tam chcecie. Albo możecie to, że tak powiem, wydłubać. Wtedy nie będzie to super estetycznie wyglądało, ale tak samo smakowało. Ja bardzo często takie awokado używam zamiast masła na kanapkę. Wtedy dodaję trochę cytryny. Gniotę go. Dodaję soli. Można dodać też olej lniany. Jest pyszne. Trochę sera koziego. Oczywiście możecie też ten ser kozi podsmażyć. Ale ja robię na szybko tą sałatkę. Dookoła, dlatego że jeszcze będę używała cytryny na awokado. To sobie zjem. Solę. Dodaję cytryny, ale nie za dużo, bo te migdały są solone. Pięknie to wygląda. Trochę oleju lnianego. I na przykład borówki. Może według waszych preferencji. Pasuje tutaj zamiast ogórka pomidor. Albo granat na przykład. Mieszamy. I szybka sałatka jest gotowa do jedzenia. Kochani, ja się będę z wami żegnać. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. I do miłego zobaczenia. Pa, pa.